25. kolejce Lotto Ekstraklasy Śląsk wygrywa na własnym boisku z Jagiellonią Białystok 2-0 po bramkach Michała Chrapka i Marcina Robaka. Wygrywa arcyważny mecz w kontekście tabeli i to drugi mecz u siebie z rzędu, który musi wygrać. Tak, wygrywa z drużyną, z którą myślę reszta zespołów Lotto Ekstraklasy nie będzie jakoś łatwo sobie punktować, ale niezaprzeczalnym faktem jest, że Śląsk dzisiaj nie wygrał, będąc drużyną jakąś niezwykle lepszą piłkarską, bo wygrał takim zaangażowaniem, zdecydowaniem, koncentracją i agresywnością w grze. Jagiellonia w takiej dosyć prostej sytuacji dała sobie strzelić pierwszego gola po zamieszaniu. Najpierw strata Arsenicia, tak szybko rozegrana od zamieszania w polu bramkowym, no i Chrapek wpycha tą piłkę do pustej bramki, także po prostu ta bramka to jest kwintesencja, zresztą druga to samo też strata przy własnym polu karnym Jagiellonii, te bramki to jest kwintesencja tego, co zadecydowało o zwycięstwie Śląska w dzisiejszym spotkaniu. Na pewno ta determinacja była o wiele bardziej po stronie Śląska i ten plan na mecz trenera Lawiczki, konkretne zmiany, czyli bardziej kreatywny środek pola w osobie Michała Chrapka. No i to, co nas przede wszystkim cieszy, to dobry, tak jak to fajnie Michał Gus użył określenia, rzetelny debiut Hołowi na tej lewej obronie. Troszeczkę nie zapomnieliśmy, że w ogóle tego Śląska przyszedł, a dzisiaj wpisał się idealnie w to, czego ta drużyna potrzebowała. Tak, w poprzednich meczach nawet miał problem, żeby znaleźć się na ławce rezerwowych, a dzisiaj od razu pierwszy plac i dobry występ. Na pewno dobry, jeśli chodzi o grę defensywną. Można powiedzieć, że Mateusz Hołownia właśnie zagrał tak jak cały Śląsk Wrocław, czyli poprawnie z tyłu, bezbłędnie z tyłu. Z przodu fajerwerków nie było, ale w momencie, kiedy już prowadziliśmy 2-0 po pierwszej połowie, no to trzeba było się skupić tylko właśnie na poprawnej grze z tyłu i ewentualnym kontrowaniu. Dokładnie. Cały Śląsk zagrał tak jak chciał tego trener Lawiczka. Ten Ireneusz Mambrot, ten Jagiellonii Białystok, też podkreślił, że jego drużyna przegrała zasłużenie. Trener Lawiczka też podkreślał, że te błędy, które zdarzały się w zeszłym tygodniu w Gliwicach, już ten czas tak szybko się, że już powoli te mecze mi się mylą, zostaje poprawione, wyciągnięte wnioski. I widzieliśmy, że to nie były tylko puste słowa, które są często rzucane do opinii publicznej. Śląsk naprawdę wiedział, gdzie te będę popełniał. No zupełnie odmiana linii defensywnej. Pamiętamy, linia defensywna Śląska w meczu z Piastem Gliwice, a linia defensywna dzisiaj w meczu z Jagiellonią Białystok to zupełnie dwa inne zespoły. Tak, i nawet w poprzednich meczach tych wygranych na stadionie Wrocław, wydaje mi się, że obrona nie zagrała na takim poziomie jak dzisiaj. Tam rywale potrafili sobie stwarzać naprawdę dobre sytuacje do strzelania gola, a dzisiaj to chyba był w tej rundzie najlepszy mecz, jeśli chodzi właśnie o grę defensywną i to całego zespołu. Trzeba podkreślić, że naprawdę nawet takie niuanse jak powrót skrzydłowego za bocznym obrońcą drużyny rywali dzisiaj wyglądały bardzo dobrze i plan, jeśli chodzi o grę defensywną, został zrealizowany 100%. I najważniejsze to, że jeżeli ten błąd się pojawiał, bo tak to często mówiliśmy my i wcześniej też trenerzy, gdy ten błąd się pojawiał w jednej sekcji, za chwilę był kasowany przez drugą i to miało bardzo duży wpływ na tą skuteczność defensywy Śląska. Ale zobaczę teraz, co po meczu powiedzieli trenerzy, bo było trochę emocji na konferencji. Zobaczcie sami. Gratulacje dla gospodarzy, dla drużyny Śląska-Wrocław za zwycięstwo. Jeśli chodzi o nas, myślę, że ważnym momentem był początek spotkania, kiedy mieliśmy dobrą sytuację na objęcie prowadzenia i minutę później już przegrywaliśmy, także to na pewno to był trudny moment. O ile jeszcze ten początek spotkania, nawet po tej bramce na 1-0, był niezły, mieliśmy swoje sytuacje na 1-1, tak później już po bramce na 2-0 praktycznie mieliśmy bardzo dużo strat. Po tych stratach Śląsk stwarzał sobie sytuację i daliśmy się na pewno łatwo kontrolować, także na pewno z przebiegu gry zasłużone zwycięstwo Śląska. Dziękuję. Po zápase na Piastu. Po meču s Piastem. Se na tým poprávu snesla velká kritika za výkon i za výsledek tam. Drużyna została skrytykowana za grę, jak i za wynik. A hlavní moto, které jsme před dnešním zápasem měli. I takim przewodnim motywem, które mieliśmy przed dzisiejszym spotkaniem. Było to, że w krytycznych sytuacjach se ukaże prawy charakter każdego gracza. Było to, że w sytuacjach krytycznych pokaże się ten prawdziwy charakter każdego zawodnika. A ja jestem moc rád, że dneska nasi gracze ukazali charakter a
ten zápas vyhráli. Ja się bardzo cieszę z tego, że dzisiaj nasi zawodnicy pokazali ten charakter i zasłużenie ten mecz wygrali. Pracowali jeden za drugiego, a hlavně dali do hry velké srdce. Pracowali jeden za drugiego, a przede wszystkim włożyli w swoją grę dużo serca. Pomohla nám rychlá branka v prvním poločase. V pierwszej połowie pomogła nam szybka bramka. Ale cesta k výkonu vedla i przez dobrou organizaci hry. Ale droga do zwycięstwa prowadziła również poprzez dobrą organizację gry. Po derbach z Zagłębiem Lubin analizowaliśmy, jaka liczba punktów w tych dwóch meczach, czy to właśnie z Piastnicy i dzisiejszym meczu z Jagiellonią Białystok, będzie optymalnym rozwiązaniem. No te trzy punkty, jeżeli patrzymy z perspektywy tych dwóch meczów, to są maks, jaki Śląsk wyciągnął z tych dwóch spotkań i powinniśmy się pozadowoleni. No może nie maks, ale takie rozwiązanie, do którego można się przychylić i patrzeć pozytywnie w przyszłość, bo były dwa mecze z zespołami, które są wysoko w tabeli, więc trzy punkty po tych dwóch spotkaniach to jest takie rozwiązanie optymalne. Przynajmniej teraz bardzo trudny, ale też taki mecz, który może wręcz nadać tego rozpędu, bo Legia jak najbardziej jest rywalem, który chce grać w piłkę, więc tacy rywale Śląskowi, nie tyle może to leżą, ale o wiele łatwiej się z takim zespołem gra. Oczywiście, jeżeli się nie powtórzy sytuacja z tej pierwszej rundy z poprzedniego roku, gdzie Legia po prostu wyłączyła wszystkie atrybuty Śląska i grała po prostu swój futbol, no to jest zespół, w którym Śląsk może powalczyć i tą pasę na wyjazdach, o ile nie przełamać zwycięstwem, to na pewno jakiś punkt z Warszawy przywieźć. Tak, potencjalny dobry mecz w Warszawie może zdefiniować już bardzo pozytywnie końcówkę, spokojną końcówkę, miejmy nadzieję, tego sezonu w Śląsku Wrocław, ponieważ gdyby udało się zremisować bądź nawet wygrać przy Łazienkowskiej, no to myślę, że morale wtedy byłoby już na tyle duże, że jakby z utrzymaniem nie byłoby najmniejszych problemów, można by spokojnie dogrywać ten sezon, ponieważ drużyna w dzisiejszym meczu widać, że dąży w kierunku takiego skonsolidowania i naprawdę pełnej kompaktowości na boisku. Także jeśli tutaj by się jeszcze udało osiągnąć dobry wynik, no to w takim krótkim cyklu tygodniowym to byłby naprawdę duży, pozytywny kop dla tym całej ekipy. Tym bardziej motywacja na to, bo przypomnijmy, że po Legii meczu jest przerwa na reprezentację, czyli ten moment do jeszcze bardziej intensywnej pracy. Ale jeżeli mówimy o meczu z Legią Warszawa, nie możemy pominąć aspektu na pewno, który będzie chyba przez cały tydzień, to możemy być tego pewni, wałkowany, przypominany, czyli ze strony Śląska Krzysztof Mączyński, ze strony Legii trener Sapinto. Myślisz, że ten konflikt medialny pomiędzy dwoma panami, który w ostatnim czasie narósł i wręcz emanował, czy to będzie miało przełożenie się na te spotkania takie bezpośrednie, czy raczej taka otoczka medialna, która będzie tylko pompowała zainteresowanie tym meczem? Wiesz co, trener Sapinto na boisko nie wyjdzie, więc tak naprawdę możemy rozpatrywać to tylko patrząc przez pryzmat Krzysztofa Mączyńskiego. On gra na tyle w Śląsku jednak, pełni ważną rolę, ale nie gra na tyle jakoś tak, nie wiem, nie jest na takiej eksponowanej pozycji, bym powiedział, że może strzelić gola, znaczy oczywiście może, ale jest na to raczej szansa mała, więc myślę, że ten konflikt, czy ta pompka, nazwijmy to, będzie się toczyła przede wszystkim w mediach, a na boisku raczej spodziewam się, że będzie spokój. Podejrzewam, że trybuny będą nastawione do Krzysztofa Mączyńskiego raczej negatywnie, no bo to nawet nie chodzi o to, czy trybuny na Legii stoją za trenerem Sapinto, tylko po prostu no, zawodnik raczej negatywnie odniósł się poprzez krytykę trenera w stosunku do swojego poprzedniego klubu, także no, na pewno będzie on na świeczniku, ale to też, można powiedzieć, ściąga presję troszeczkę z reszty drużyny. Na dzisiaj to wszystko. Śląsk wygrywa 2-0 z Jagiellonią Białystok po bramkach Michała Chrapka i Marcina Robaka. Za tydzień wyjazd do Warszawy. No i tu już nie ma co przewidywać. Liczymy na chociaż ten przywieziony punkt. To byłby taki fajny dorobek i bodziec do jeszcze cięższej pracy. Naprawdę, jak pokazała Krakowia, nie jest to nierealne. Dokładnie. Dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.